Witam serdecznie wszystkich widzów, w szczególności serdecznie witam mieszkańców gminy Wojsławice oraz miłośników historii naszych okolic. Nazywam się Andrzej Filipiuk, będę miał przyjemność wygłosić krótką prelekcję o tym, jak to było w naszej gminie z odzyskiwaniem niepodległości. Pierwszy taki sygnał, że coś się zmienia na lepsze, że jest jakaś nadzieja, nastąpił w dniu 8 sierpnia 1014 roku. W tym dniu dowództwo Armii Cesarsko-Królewskiej, Armii Austro-Węgierskiej wydało oświadczenie, że nadchodząca wojna przyniesie w Polsce zmianę statusu, że od tej pory nie będzie to Cesarstwo Austro-Węgierskie, ale Austro-Węgiersko-Polskie, że ta wojna toczy się także o polskie sprawy, o zjednoczenie ziem polskich pod barwą Habsburgów. Jedni w ten akt uwierzyli, inni niekoniecznie. Swoje rozmaite dokumenty przedstawiły także władze rosyjskie, władze pruskie. Każdy jakby na tą przyszłą Polskę miał trochę inny pomysł, natomiast wszystkie państwa zaborcze chciały Polaków troszeczkę jakby przekupić. Nic dziwnego, no, w armiach wszystkich trzech państw zaborczych służyła wielomilionowa rzesza naszych rodaków. W sierpniu 1914 roku wojska austro-węgierskie po raz pierwszy pojawiły się prawie co w naszej okolicy, bowiem w tym okresie przeprowadzono wielką ofensywę na Krasny Staw. Zdobyto miasto, posunięto się dalej aż do szosy Chełm-Lublin, przecięto linię kolejową, zajęto trawniki i rozdzielono dwie rosyjskie armie. Przez krótki moment widać było, że ten front pęka w szwach, potem nastąpiła jednak kontrofensywa rosyjska. Wojska państw centralnych zostały wypchnięte z tego terenu i na kolejny prawie rok zapadł spokój. W lipcu 1015 roku nastąpiła kolejna ofensywa siłą kilkunastu armii na północ. Zajęto bardzo szybko Zamość, no i wojna zawitała w nasze progi, zawitała konkretnie do Wojsławic. Był to bardzo, bardzo przykry dla nas epizod, bo armia rosyjska, wycofując się, stosowała taktykę spalonej ziemi, namawiała ludność prawosławną do ucieczki, między innymi uciekła moja prababka z dziećmi w głąb Rosji. Tych bieżeńców z terenu Chełmszczyzny uciekło bardzo wielu. Ludzie nie ufali Germańcom, nie ufali Austriakom, nie ufali Prusakom, uciekali. Całe Wojsławice zostały praktycznie zrównane z ziemią w wyniku ostrzału artyleryjskiego, bo Rosjanie nie zdecydowali się bronić w samych Wojsławicach. Wycofali się na północ, w okolice Białej Góry. Tam do dziś można znaleźć ślady okopów. Z południa nacierały wojska pruskie. W naszym rejonie operowały dwie armie, łącznie pięć regimentów. W ciągu 12 dni bardzo zaciętej walki w naszej okolicy poległo około 2,5 tysiąca ludzi, czyli mniej więcej tyle, ile liczyła wtedy nasza gmina ludności. Wyobraźcie sobie państwo taką ilość trupów leżących na polach. Po przejściu frontu Wojsławice były całkowicie zrujnowane. Na tym zdjęciu widzicie państwo obraz naszej osady z ratusza. Tu jest synagoga. Tu jest wielka spalona fabryka poletyłów. Na końcu ten kawałeczek ocalał, stoi do dziś, dawny warsztat pana Kwiatkowskiego. Tu był duży murowany budynek, prawdopodobnie carski urząd gminy. Proszę sobie porównać, jak to. Tu mniej więcej byłaby apteka Kuklińskich obecnie. Także jeśli popatrzymy jeszcze raz na tą grafikę tak trochę dokładniej, możemy się zorientować jeszcze w jednym. My przywykliśmy, że najstarsze budynki Wojsławic, te wokół rynku, mają murowaną ścianę od strony ulicy, a reszta jest najczęściej wykonana z drewna albo z takich cienkich ścianek na jedną cegłę.
Z tego zdjęcia wynika, że Wojsławice przed I wojną światową były poważnym ośrodkiem miejskim z typowo murowaną zabudową. Tu jest jeszcze zdjęcie pokazujące spalony ratusz w Wojsławicach i maszerujących żołnierzy austro-węgierskich. A tu mamy tu z kolei widok fabryki poletyłów. Fabryki, która wytwarza narzędzia rolnicze i inne przydatne sprzęty. W każdym razie front się przetoczył. Na te tereny wkroczyły wojska austro-węgierskie. Znaczy najpierw wkroczyły wojska pruskie, potem ten teren jako taki mniej ważny oddały wojskom austro-węgierskim, żeby go zabezpieczały i administrowały. Front przesunął się w stronę Chełma, w stronę Rawy Ruskiej i dalej na północ. W październiku 1915 roku na tym wyzwolonym terenie odbyły się pierwsze wybory do rad gminnych. Carska administracja uciekła. Austriacy namawiali, żeby tworzyć administrację własną, obsadzać ją Polakami, wybierać porządnych, uczciwych ludzi, wtedy cała gmina będzie traktowana poważnie. Opisał to pan Kazimierz Stopa w swojej książce Ziemia Wojsicka, jej dzieje, pamiątki, ludzie. I zaczął się taki krótki okres. Jednego zaborcy już nie było, drugi wydawał się nieco sympatyczniejszy. Wszyscy jednak czuli, że to jeszcze nie to, że trzeba działać, trzeba wyrwać dla siebie jak najwięcej tej wolności, póki jest taka możliwość. Przede wszystkim wiadomo, to co cementuje jakby ludność, to co cementuje życie społeczne, to są wspólne obchody różnych uroczystości, wspólne celebracje i religijne, i przede wszystkim państwowe. No i tutaj był problem. Nie bardzo wymyślono, jakie święta można byłoby obchodzić. Z tego okresu mam taką skromną kolekcję odznak. Tutaj mamy niepozorną blaszkę z datą 8 sierpnia 1914 roku, czyli proklamacja ta, która coś tam nam obiecywała ustami armii austro-węgierskiej. Tutaj jest blaszka z rocznicy obchodów powstania listopadowego. Nie było co obchodzić za bardzo, nie wiedziano co obchodzić. Wymyślono, że ten w sumie 29 listopada to nie jest zła data, 85. rocznica prawie okrągła, odbyły się uroczyste obchody. 22 stycznia 1916 roku przypadła nam z kolei rocznica zniesienia pańszczyzny dokonanego przez rząd narodowy. My już wtedy mieliśmy jeden pomnik związany ze zniesieniem pańszczyzny, pomnik cara Aleksandra II, na którym obecnie stoi Tadeusz Kościuszko. O tym pomniku będzie za chwilę. W każdym razie w tym dniu zebrał się tłum ludzi. W pomniku z tyłu, jak Państwo sobie zajrzą, jest taki owal zasmarowany cementem. Tam było pierwotnie takie zagłębienie, w nim żeliwny medalion odlewany z portretem cara Aleksandra II, prawdopodobnie z profilu. Więc ten medalion uroczyście stamtąd wydłubano i utopiono w najgłębszej kałuży na rynku. On się potem co najmniej dwa razy znalazł. Podobno obecnie jest wmurowany w podstawę pomnika. W każdym razie obelisk stał. I tak zaczęto myśleć, co by tutaj mądrego z nim zrobić, tylko chwilowo nie bardzo był na to pomysł. 3 maja 1917 roku odbyły się kolejne uroczystości patriotyczne. Naczelny Komitet Narodowy, który miał siedzibę wtedy w Krakowie, który próbował na całym terenie zajmowanym przez wojska austro-węgierskie i pruskie jakoś budzić to polskie życie, kładł nacisk na to, żeby świętować rocznicę Konstytucji 3 maja. I z tego świętowania zostały nam
trzy słynne zdjęcia. Pierwsze przedstawia dzieci szkolne przed wyruszeniem na uroczystości patriotyczne. To jest budynek starej szkoły przy ulicy Krasnostawskiej. Tutaj wśród widać panią w kapeluszu. Jest to prawdopodobnie nauczycielka Adelaida Aurzecka. Jej dalsze losy nie są specjalnie dobrze znane. W każdym razie tu widzimy przygotowaną polską flagę. Drugie zdjęcie jest nieco prześwietlone, ale za to jeszcze ciekawsze. Albowiem tutaj widać przygotowany przez dzieci proporzec z orłem, napisem prawdopodobnie Wiwat Konstytucja 3 maja. Natomiast trzecim zdjęciem dokumentującym te wydarzenia jest ta fotografia. Fotografia przedstawia wiec obok spalonego carskiego urzędu gminy. Ten budynek w tle, mam na innych przedwojennych zdjęciach, udało mi się zidentyfikować, gdzie to było dokładnie. Jest to niemal dokładnie w tym miejscu, gdzie obecnie stoi pomnik Tadeusza Kościuszki. Natomiast samego pomnika tutaj nie ma. Prawdopodobnie w tym czasie stał trochę gdzie indziej albo leżał w ogóle przewrócony. W każdym razie zebrali się ludzie, postawili krzyż, odbyła się uroczysta msza święta. Wygłoszono pod krzyżem szereg przemówień. Na krzyżu była tablica, ona jest tu widoczna. Długo się nad tym zdjęciem męczyłem, czy uda mi się odczytać, co tam jest napisane. Nie udało mi się. Na szczęście znalazłem w jednej z chełmskich gazet z tego okresu opis tych uroczystości, gdzie zacytowano, że na tablicy było napisane, że w rocznicę Konstytucji 3 maja, aby zmartwychwstała Polska. Także odbyła się taka uroczystość, bardzo uroczysta, nie była to ostatnia uroczystość, bowiem jesienią tego samego roku, 15 października, przypadła kolejna rocznica, ważna, 100 lat od śmierci Tadeusza Kościuszki. Pan Stopa w swojej książce wspominał, że wtedy w maju powstał pomysł, żeby uczcić kolejną rocznicę, postawić na pomniku po obalonym, na cokolwiek pomnika cara, postawić Tadeusza Kościuszkę. Zetknąłem się z inną też historią, że podobno było to tak, że mieszkańcy gminy chcieli tam postawić Matkę Boską z Dzieciątkiem na ręku, jako taką wotum gminy za odzyskanie wolności. Pieniądze dano panu Ochanduszce, który tutaj takim gminnym aktywistą, potem był wójtem gminy przez krótki czas, kierownikiem szkoły. On pojechał do Chełma, do kamieniarza, tylko zamiast Matki Boskiej z Dzieciątkiem przyjął Tadeusza Kościuszkę. Jest to piękna anegdota, ale najprawdopodobniej nieprawdziwa. Chyba jednak od samego początku chodziło o Tadeusza Kościuszkę. Tutaj mamy kolejne takie drobne pamiątkowe blaszki na obchody rocznicy 3 maja z zachowaną biało-czerwoną wstążeczką, to też 3 maja. I to tutaj jest 3 maja, skarb i wojsko. Przy okazji takich uroczystości robiono kwesty, zbierano pieniądze na dozbrojenie polskich oddziałów, na różną taką pracę patriotyczną. Natomiast tutaj na dole mamy dwie przypinki związane już bezpośrednio z Tadeuszem Kościuszką. Ta piękna portretowa, ta tylko z inicjałami bohatera. Kościuszko był o tyle dobrym bohaterem, że w zasadzie jego bohaterstwa nikt nie kwestionował. On łączył, jednoczył wszystkich ludzi. Zwłaszcza popularny był na wsi. Dość popularny był w naszych stronach, no bo niedaleko w sumie pole bitwy pod Dubienką, a w pobliskim Kumowie po tej bitwie nawet zanocował. Szkoda, że nie u nas, no ale nie można mieć wszystkiego. W każdym razie
Jak tutaj zreferowałem, odbywały się kolejne uroczystości patriotyczne. Wrzało, panował ferment. Urzędnicy byli już polscy. Wszyscy czuli, że coś się kroi, że ta wojna już długo nie potrwa, że trzeba rwać, szarpać. Może uda się tą wolność dla nas wyszarpać. Niezależnie od tych wszystkich prac, takich nazwijmy to wizerunkowych, bardziej integrujących ludność, tego trwała konkretna praca militarna. Na terenie naszej gminy istniały koła Polskiej Organizacji Wojskowej. Ludzie szykowali się do zbrojnego przejęcia władzy. I 25 października 1918 roku Wojsławice rozbroiły stacjonujące na naszych terenach oddziały zaborców. Odbyło się to tak, że zaczęło się późnym wieczorem. Grupa ochotników, żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej, podeszła pod stację kolejki wąskotorowej na północ od Wojsławic. Ten budynek nadal istnieje, to jest takie gospodarstwo przy szosie tam biegnącej na polach. Obok widocznie jest jeszcze ciągle kawałek nasypu kolejowego. W każdym razie powstańcy byli uzbrojeni bardzo licho, bo mieli jeden karabin, dubeltówkę, jeden rewolwer, ale też przytoczyli ze sobą atrapę ciężkiego karabinu maszynowego, wystruganą z drewna i pomalowaną. Wycelowali w okna stacji kolejowej i zażądali od Austriaków, żeby się poddali. Austriacy trzeźwo ocenili swoje szanse, poddali się. W ten sposób oddział zdobył broń palną z prawdziwego zdarzenia, bo poddającym się zabrano karabin. Następnie oddział ruszył na folwark koło pałacu, gdzie znajdował się taki nieduży obóz dla jeńców rosyjskich, których pilnowało kilkunastu Węgrów. Tu powtórzono numer z atrapą karabinu maszynowego. Węgrzy też się poddali. Do rana Wojsławice były wolne. Przypomnę, to był 25 października 1918 roku. Wojsławice znalazły się wśród pierwszej dziesiątce wyzwolonych polskich miast. Wcześniej przed nami był tam Radom, Kielce, środkowa, natomiast na naszym terenie byliśmy pierwsi. Dopiero 2 listopada rozbrojono oddziały stacjonujące w Chełmie, 7 listopada w Lublinie. 11 listopada Piłsudski przybył do Warszawy i to jest data, którą świętuje się dzisiaj jako datę odzyskania niepodległości. W tym dniu Rada Regencyjna ogłosiła, że on będzie wodzem naczelnym, wszyscy mają go słuchać. I tak się przyjęło, tak zaczęto w II Rzeczpospolitej obchodzić. Natomiast my spokojnie możemy rocznicę odzyskania niepodległości obchodzić prawie 3 tygodnie wcześniej, 25 października, bo my byliśmy już wolni, podczas gdy kraj jeszcze ciągle zmagał się z pozostałościami systemu zaborczego. Dziękuję za uwagę i miejmy nadzieję kiedyś do usłyszenia.